W tym filmie udowodnimy sobie wzór na pochodną funkcji potęgowej. Znamy ten wzór, że pochodna funkcji potęgowej x do n to jest n razy x do potęgi n mniej 1. No ja ten wzór podawałem już w poprzednich filmach bez dowodu, obiecując, że kiedyś udowodnię, przynajmniej w szczególnych przypadkach. No i ten szczególny przypadek rozważymy sobie tutaj. I to będzie taki szczególny przypadek, że n będzie liczbą całkowitą dodatnią. Czyli inaczej mówiąc, naturalną. No bo wtedy możemy skorzystać ze wzoru na dwumian Newtona. Zaraz się przekonacie, do czego nam się przyda. Więc jak ktoś nie wie, co to jest dwumian Newtona, to zachęcam, żeby sobie odnalazł film na naszym kanale, który ja nagrałem na temat dwumianu Newtona i żeby sobie go najpierw obejrzał. No dobrze. No to zacznijmy nasz dowód od przypomnienia, co to jest pochodna funkcji f w punkcie x. Więc przypominam, że to jest granica. Przy delta x dążącym do zera, z takiego ilorazu różnicowego, że tutaj mamy różnicę wartości funkcji w punktach bliskich sobie x plus delta x. Odjąć f od x, punkty są bliskie sobie, no bo delta x dąży do zera. No i podzielone przez odległość tych punktów, odległość tych argumentów. Czyli to jest taki iloraz różnicowy, to się już pojawiało w bardzo wielu filmach. Czasami zamiast delta x ja używam symbolu h. No bo w niektórych książkach piszą delta x, w niektórych h, w niektórych jeszcze innego symbolu używają. To nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby ten przyrost dążył do zera. No dobrze, no to to jest pochodna. Taki jest wzór definicyjny. No to zastosujmy go teraz do naszej funkcji x do n tej. Czyli liczymy granica przy delta x dążącym do zera. Z ilorazu różnicowego. No to tutaj wstawiam. Nasza funkcja f to jest po prostu x do n tej, czyli tutaj będę miał x dodać delta x do potęgi n tej, odjąć x do potęgi n tej podzielone przez delta x. Zastosowałem ten wzór ogólny dla dowolnej funkcji do konkretnego przypadku funkcji f od x równa się x do n tej. Tak, dla takiego przypadku zastosowałem nasz wzór tutaj. No i teraz skorzystam właśnie z tego co mówiłem, czyli z dwumianu Newtona, po to żeby ten kawałek rozwinąć. No bo dwumian Newtona mówi właśnie nam, jakie jest rozwinięcie takiego dwumianu, że mamy sumę dwóch wyrażeń do potęgi n No dobrze, no to tutaj to sobie napiszemy. Czyli to się równa granica przy delta x dążącym do zera. No i Tutaj będziemy mieli delta x w mianowniku. No a w liczniku tutaj ten kawałek teraz rozwinę. No to co ten dwumian Newtona nam mówi? Mówi nam, że to rozwinięcie zaczyna się od x do potęgi n tej. Drugi składnik tej sumy to będzie n po 1, symbol Newtona, razy x do potęgi n-mniej pierwszej, razy delta x do potęgi pierwszej. No a potem mamy. Drugi składnik, symbol Newtona n po 2x do potęgi n mniej drugiej razy delta x do potęgi drugiej dodać i tak dalej. Wszystkie kolejne wyrazy będą takie, że tutaj będzie nam się zmieniała ta liczba, będzie wykładnik przy x się malał, a wykładnik przy delta x będzie rósł i ostatni tutaj wyraz będzie miał taką postać, że to będzie n po n skąd wiemy, że jest równe 1, razy x do zerowej, może napiszę to, żeby nie było wątpliwości, i razy delta x do potęgi n tej. n plus 1 takich wyrazów to jest w tej sumie. No i na końcu jeszcze muszę odjąć to, co tutaj było, czyli odjąć x do n tej. No i widzimy teraz, że x do n tej nam się Odejmie. No i zostaną te pozostałe składniki tej sumy. No ale każdy z tych składników ma w sobie jakąś potęgę delta x. Zauważcie, że tutaj w każdym z tych składników jest jakaś potęga delta x. Tutaj jest pierwsza, tu jest druga, i potem te kolejne składniki mają coraz większą potęgę delta x. Więc wszystkie te składniki ja mogę po prostu podzielić przez to delta x. Więc po podzieleniu, granica ciągle jeszcze zostaje, co dostanę? No tutaj jak podzielę przez delta x ten pierwszy składnik, to zostanie mi n po 1 razy x do n mniej pierwszej. No delta x się skróci. Dodać n po 2 razy x do n mniej drugiej. No i tutaj potęga delta x zmaleje o 1, czyli będzie po prostu delta x. No i podobnie będzie w kolejnych tutaj składnikach tej sumy. No i na końcu będę miał ten składnik n po n to jest po prostu 1, to może już nie będę tego przepisywał, x do 0 to też jest 1, no zostanie mi delta x, ale w potędze n mniej pierwszej, tak, bo się potęga zmniejszy. No i ile teraz będzie wynosiła ta granica? Przesuńmy sobie, żeby lepiej to było widać. Zauważmy, że jak delta x dąży do 0, to tutaj w każdym z tych składników poza pierwszym Mamy czynnik delta x, który dąży do zera. Czyli jak delta x dąży do zera, no to cały ten składnik będzie dążył do zera przy delta x dążącym do zera. Podobnie będzie z każdym kolejnym składnikiem, łącznie z tym ostatnim, że kiedy delta x będzie dążyło do zera, to to będzie dążyć po prostu do zera. Jedyny składnik, który nie zawiera delta x i który tutaj przetrwa tę procedurę liczenia granicy, to jest ten pierwszy. Czyli... Granica będzie po prostu równa n po 1 razy x do n mniej pierwszej. No ja tutaj ciągle przypisywałem to n po 1. Pewnie niektórzy z was, jak nie większość wie, że to jest po prostu równe n. No ale tak dla przypomnienia, co to jest symbol Newtona? No to jest n silnia dzielone przez 1 silnia razy n odjąć 1 silnia no razy x do n mniej pierwszej. No n silnia przez n minus 1 silnia 1 silnia to jest 1, a n silnia przez n minus 1 silnia, no to wszystkie wyrazy poza ostatnim się skrócą i zostanie rzeczywiście n, czyli to będzie po prostu równe n razy x do n mniej pierwszej, czyli dokładnie to, co miało wyjść. Zaczęliśmy od pochodnej funkcji x do n tej no i wyszło na n razy x do n mniej pierwszej, czyli dokładnie to. Co mieliśmy udowodnić. No, i tutaj skorzystaliśmy z tego dwumianu Newtona, ale zauważcie, że bardzo niewiele z tego, jak konkretnie to rozwinięcie wygląda, tutaj wykorzystaliśmy. No bo nie miało tutaj znaczenia właściwie, jakie są konkretnie te współczynniki tutaj. Jedyne z czego my tutaj skorzystaliśmy, może ja to napiszę, to jest to, że jak mamy właśnie ten dwumian Newtona A dodać B, do n tej, to że pierwszy wyraz to jest a do n tej, z tego skorzystaliśmy. No i on się skrócił z tym ostatnim i skorzystaliśmy z tego, że następny to jest n razy a do n-mniej pierwszej razy b. No i tutaj, jakie są konkretnie te pozostałe wyrazy, to nie miało żadnego znaczenia, dlatego że one w granicy i tak dążyły do zera. Więc właściwie Wiedza o tym tylko, jakie są te dwa pierwsze wyrazy tego rozwinięcia, była nam tutaj potrzebna, oraz to, że potęga b w tych kolejnych jest co najmniej 2, Że potęga b w tych kolejnych wyrazach rośnie i dzięki temu one dążą do zera. A jakie to są konkretnie współczynniki, to nie miało żadnego znaczenia. No dobrze, no to wyprowadziliśmy ten wzór w tym szczególnym przypadku, kiedy n jest liczbą całkowitą dodatnią.